Dzień dobry, szanuj bliźniego. Nie? Dla tych, co nie wiedzą, jeśli chodzi o Twitcha, to akcja była taka, że wczoraj jakoś tak totalnie z palca sobie rozmawialiśmy wieczorem i ja powiedziałem, że a idę się odwołać od pana na Twitchu. I posiłkując się troszkę czatem GPT, napisałem odwołanie, bo czat GPT tak ładnie pisze, stary. Pozmieniałem tam parę rzeczy, trochę dodałem od siebie, wysłałem to. Mogła być druga, trzecia w nocy. I o 6 mnie odbanowali. No i napisałem to odwołanie. Beczka whisky, kurwa, stary. Też siedział. No, Domiś. A Domiś chyba gdzieś tam, bo to Dominika, ona na YouTubie też była. Jakub Bro. Dużo moderatorów to jest. Marcin Dubiel, moderator. Mandzi, moderator. Natalcia, moderator. No. Ty, kurwa, tu jest ten. Young Multi, moderator. Young Macias, moderator. Zebo, moderator. Mam ich 8 lat, moderator. Ten unban mi jakoś w życiu dużo nie zmienia. Ja jakby spoko, bo jest jakaś opcja, czy jakaś coś. Istnieje po prostu Kasik moderator. ale to, no ja tam nie będę streamował, nie? Ale bardziej spoko jest to, że na przykład już nie ma takiego, o, bo ty masz bana, czy mogę, kurwa, z tobą zrobić IRL-a i tak dalej, nie? Biały iPhone, fury robią hałas, ty nas nienawidzisz, ale ona jest tym zakochana! KURWA! POSIADAM PODWÓRKA! CIĄGLE JESTEM GŁODNY TAK JAK USTAW! Kurwa mać! Nie no, przesadziłeś, kto to kurwa wysłał? Nie no, tak to nie! Chłopie, kurwa, masakra! Nie, nie, nie mogę! Och, ja pierdolę, ale aż mi mózg przeszyło to! Jakby spoko! Może do czegoś się przyda to konto, ale tak, nie wiem no. Tu ludzie suby mają, nie ma pieniędzy pod tym względem. Że jakby, jakie są opcje na Twitchu? No można pójść odpalić live'a na Twitchu. Na Twitchu jest dużo osób siedzi, dużo osób lubi Twitcha. I sobie siedzą i oglądają. No to raz, że trzeba by było zmienić ludziom rutyny, bo tu też siedzi sporo osób, ale trzeba by było zmienić rutyny, żeby chodzili właśnie tam, nie? No to trochę by to zajęło. Trzeba by było zgrindować towarzysza czy partnera, bo chyba na razie to nawet jakichś tych nie ma, nie? Subów i tak dalej. Czy no. No ale potem powiedzmy, że dostaniesz suby. Dostaniesz z tego połowę. I na przykład XN wczoraj mówił, że on 10 godzin gra w Metina i zarabia 30 zł kurwa z reklam, nie? Czyli jakby pieniądze tam też są pod tym względem nieistniejące. Jedyne pieniądze, gdzie leżą, to pieniądze leżą w jakichś kontraktach reklamowych i firmy mają coś takiego, bo ja kiedyś rozmawiałem z kimś na ten temat, że jak ktoś streamuje na Twitchu, to oni nawet researchu nie robią jakiegoś zbyt dużego od danej osobie, no bo skoro streamuje na Twitchu i nie ma tam bana, to znaczy, że jest wystarczająco dziziomkiem, żeby mu coś powierzyć. Wiadomo, że potem no znajdą się jakieś osoby, które będą dociekać, nie? Ale ogólnie, że firmy lubią Twitcha pod tym względem. Że wiesz, bo to nie jest platforma, gdzie na przykład dasz komuś reklamę, on za chwilę będzie porno oglądał na streamie. No bo by na samym Twitchu się nie utrzymała, co dopiero takich deali by nie robił. No. No pomyślimy kiedyś, nie? Poza tym ja na kiku z subów mam 100%. Tam minus jakiś tam. Więc no. Można pomyśleć kiedyś,
coś tam zrobić, jakiegoś teściaka. Tylko jestem zbyt leniwy, nie? Mi by się nie chciało przenosić żadnej moderacji, ustawiać tych kurwa filtrów jakichś, bo pewnie meta na obrażanie się zmieniła przez ostatnie 5 lat, kiedy ja tam streamowałem. Jakieś te kurwa emotki, jakieś inne rzeczy wygrywacie, nie? No.